Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Wojteczek-Laszczak i pracuję na Politechnice Opolskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki w Katedrze Matematyki i Zastosowań Informatyki. W dniu dzisiejszym chciałabym Was zabrać w podróż w poszukiwaniu matematyki wokół nas. Albowiem między duchem a materią pośredniczy matematyka, jak powiedział Igor Steinhaus. Matematyka, zwana królową nauk już po raz pierwszy przez Fryderyka Gaussa, który zachwycił się jej pięknem, jej niezależnością od autorytetów, ponieważ zawsze, aby w matematyce coś było uznane za prawdę, musi zostać udowodnione. Musi zostać wyprowadzone i dlatego nie jest to przedmiot, który jest łatwy, ale jest dzięki temu piękny, ponadczasowy i choć bardzo wymagający, to bardzo obecny w różnych dziedzinach wiedzy i w naszym codziennym życiu i jak dziś pokażę, obecny także wokół nas. Jeszcze słowo o matematykach. Matematycy postrzegani za ludzi trochę ekscentrycznych, bujających gdzieś w obłokach jakichś dziwnych gąszczy, nieznanych symboli, są na co dzień roztargnieni. Jeśli chodzi o codzienne życie, zatem na przykład profesor matematyki potrafi próbować otworzyć salę wykładową kredą do tablicy zamiast kluczem. Natomiast jeśli chodzi o samą matematykę, o dowodzenie i o głębie, jesteśmy bardzo precyzyjni i bardzo dokładni. W dniu dzisiejszym chciałabym pójść drogą, którą wskazał Kepler, mówiąc, że geometria ma dwa cenne skarby. Jeden z nich to twierdzenie Pitagorasa, drugi podział odcinka w stosunku średnim i skrajnym. Pierwsze porównać można do miary złota, drugie jest niby kamień drogocenny. Zajmijmy się zatem złotym podziałem odcinka. Jest to podział, który nazywa się także podziałem harmonicznym, a Grecy zwali go boską proporcją, albowiem to już starożytni Grecy odkryli złoty podział odcinka. Pierwszy wyrysował go Hippasus już w V wieku przed naszą erą, ale tak naprawdę udokumentowana historia złotej proporcji zaczyna się od arcydzieła Euklidesa, Elementy geometrii, która książka powstała około 300 lat przed naszą erą. Cóż to takiego jest złota proporcja? Jeżeli mamy pewien odcinek, nazwijmy go odcinkiem A plus B, to złota proporcja polega na tym, że stosunek A do B jest taki sam, jak całego odcinka do A. Gdybyśmy spojrzeli na to, patrząc na pewien odcinek o długości x i podzielili go w ten sposób, że weźmiemy sobie jednostkę, a zatem druga część to będzie x minus 1, to złota proporcja może być przedstawiona jako proporcja, w której x równa się 1 przez x minus 1. A zatem cały odcinek, tutaj w przypadku jednostkowego, może być przedstawiony jako stosunek jednostki do tego, co nam zostaje, a zatem x minus 1. Jeśli złotą proporcję z tej właśnie zależności sobie wyprowadzimy, to okazuje się, że liczba złota ma dokładną wartość w postaci ilorazu 1 plus pierwiastek z 5 podzielić przez 2. Natomiast możemy zapisać ją w postaci 1,6
6,18, zatem jest to ułamek nieskończony. Złoty podział odcinka możemy poprowadzić troszkę dalej. Popatrzmy na prostokąt. Złoty prostokąt to taki prostokąt, w którym boki spełniają zależność złotego podziału. A zatem, jeżeli jeden z boków ma długość a, to drugi z boków ma długość a plus b, przy czym przy podzieleniu naszego dłuższego boku na część, odcięciu od niej długości a, odległość b, która zostaje, no wiąże się już ze złotym podziałem. Idąc dalej, mamy nasz prostokąt, który jest prostokątem złotym. Dzielimy go w ten sposób, że odcinamy z odcinka a plus b część a, natomiast część b, jeśli jest to odcinek zachowujący złote proporcje, znowu możemy podzielić. I dokonujemy takiego podziału wielokrotnie i w ten sposób zagęszczają nam się te prostokąty, tworząc taką spiralę, która nazywa się spiralą logarytmiczną i jest to piękna spirala o bardzo dużych właściwościach. Gdy mówimy o złotym podziale odcinka, nie można zapomnieć o pentagramie. Pentagramie, czyli pięciokącie foremnym, właśnie takim specjalnym pięciokącie, gdzie zbudowane są w ten sposób, że przekątne charakteryzują się tym, że jeśli weźmiemy sobie długość przekątnej i długość boku A, to spełniają one warunki złotej proporcji. Ale dziś chciałabym wyruszyć na poszukiwanie złotej proporcji wokół nas. Zatem wiedząc już, na czym polega złoty podział odcinka, popatrzmy, gdzie znajdziemy ją w budowie i wzroście roślin, w budowie zwierząt i wreszcie w budowie człowieka. A to tylko informacja o tym, gdzie złota proporcja znajduje się w naturze. Później pójdziemy w naszych poszukiwaniach dalej. Zacznijmy zatem od przyrody. Złote cięcie w przyrodzie, na czym ono polega? Okazuje się, gdy zaczęto badać, jak wzrasta roślinka, okazało się, że jej wzrost, który dąży do tego, aby zoptymalizować warunki i mieć jak najwięcej wody i światła, przebiega zgodnie ze złotą proporcją. Ponieważ jeżeli popatrzymy na odległość między kolejnymi listkami, to odległość między listkami na poziomie A i B oraz na poziomie B i C spełnia zależność złotej proporcji. Podobnie, gdy weźmiemy odległość między B i C i C i D i tak dalej. Czyli roślina wzrasta zgodnie z tym, co zostało odkryte już w czasach starożytnych, zgodnie z tą piękną wartością fi. W świecie roślin złotą proporcję możemy znaleźć, jeśli przyjrzymy się na przykład kwiatom róży, czy kwiatkom, które tutaj Państwo mogą zobaczyć. Specjalnie są zaznaczone na nich własności wzrostu rośliny, które pokazują, że roślina dąży do boskiej proporcji, jak nazywali ją Grecy. I widzimy na pierwszych dwóch rysunkach, można znaleźć zależność właśnie związaną z podziałami, z tworzeniem wielokątów zgodnie z naszą proporcją. A gdy przyjrzymy się pięknej róży i spojrzymy na to, jak ona formuje swoje płatki, bo nie są one symetryczne, to możemy zauważyć, że umieszczając główny kwiat w prostokącie, przypomina on prostokąt złoty. Ale co więcej, gdy coraz bardziej zbliżamy się do środka, to widać, że dalszy wzrost również zachowuje złotą proporcję
I spirala tworzona przez płatki róż zmierza do spirali logarytmicznej. Również wśród zwierząt złota proporcja jest zachowana i przykładem tutaj jest muszla Nautiliusa, której kształt po zbadaniu okazał się kształtem zbliżonym właśnie do spirali logarytmicznej. A zatem mamy w świecie roślin, mamy w świecie zwierząt, a co z człowiekiem? My też jesteśmy zbudowani zgodnie ze złotą proporcją, co zachwyciło Leonarda da Vinci, który stworzył człowieka witruwiańskiego około 1490 roku. I twórca ten tak bardzo zafascynował się złotą proporcją, że nie tylko odnalazł ją w człowieku i stosował potem w swoim malarstwie, ale stosował ją, za chwilę zobaczymy, również w innych obrazach. A zatem popatrzmy, jeżeli skupimy się na naszej twarzy, to odległości, które są pomiędzy na przykład podbródkiem i nosem oraz nosem i czołem, zachowują złote proporcje. Później, gdy spojrzymy na fragment nos, oczy i oczy, czoło, a w zasadzie tutaj już koniec głowy, też zostaną zachowane złote proporcje. Złotych proporcji doszukamy się także w podziale naszej ręki. Jak możemy tutaj zauważyć? Wiedzieli już o tym starożytni. Stosowali liczbę złotą w sztuce. Tak jak powiedziałam, możemy tutaj przede wszystkim wymienić Leonarda da Vinci. W jego znanych dziełach widzimy złote prostokąty, które tworzą tak naprawdę spirale, jeśli chodzi o obraz Monalizy. Natomiast w Ostatniej Wieczerzy cała perspektywa bazowała i była tworzona również zgodnie ze złotą proporcją. Gdyż jak widzimy, stół został podzielony zgodnie ze złotą proporcją tak, że centralną postacią jest Jezus. Ale też cała perspektywa, gdy przyjrzymy się, jest podzielona na prostokąty złote. Jednakże już wcześniej artyści wykorzystywali znajomość złotej proporcji w sztuce i dzieło stworzenia w Kaplicy Sykstyńskiej też było malowane w oparciu o złotą proporcję. Również wielkie i sławne budowle w architekturze, które przetrwały wiele, wiele wieków, były tworzone z pełną wiedzą o tym, jak stworzyć je najlepiej, by były piękne, stabilne i by człowiek czuł się w nich właściwie, a że człowiek zbudowany jest zgodnie ze złotą proporcją, to dzieło, które tą proporcję zachowuje, sprawi, że czujemy się w nim pięknie. Spójrzmy na słynny Partenon, czyli świątynię Ateny w Akropolu, która została zbudowana w latach 448-432 przed naszą erą. Gdy przyjrzymy się jej w sposób taki całościowy, to widać, że dzieło to powstawało zgodnie z podziałem na złote prostokąty. Ale o złotej proporcji wiedziano nie tylko w Grecji, ponieważ również piramidy w Gizie charakteryzują się tym, że jeśli popatrzymy na tą piramidę i zwrócimy uwagę na wysokość naszej piramidy, to gdy przyjrzymy się wartościom, jakie tutaj znajdziemy, patrząc na długości boków, możemy także odnaleźć w niej złote proporcje. Tak naprawdę to, jak widać tutaj na przedstawionym zdjęciu, choć stworzone bardzo dawno temu przy użyciu bardzo takich prostych metod,
zostały zrobione tak precyzyjnie, że ta liczba, którą tutaj otrzymano przy dokładnych badaniach, różni się od złotej proporcji dopiero o 1 na 5 miejscu po przecinku. Również w późniejszym czasie, bardziej nam bliskim, złota proporcja była stosowana przy budowie pałaców w okresie renesansu we Włoszech, przy budowie bramy brandenburskiej. Jest ona znana także dzisiaj i chociażby kwatera główna budynku ONZ charakteryzuje się tym, że gdy spojrzymy na podział prostokąta, który ona tworzy, który tworzy jej wysokość, znajdziemy w nim złotą proporcję. A spojrzawszy na Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, spirala logarytmiczna jest łatwo zauważalna. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że złotą proporcję możemy stosować w różnym czasie i w różny sposób, gdy o niej wiemy, sprawiając, że ludziom w takich budynkach żyje się lepiej. I wiedział o tym na przykład Le Corbusier, który w czasach, gdy budowano wielkie wieżowce, dołączył się do tego dzieła, ale pilnując bardzo, by jego wieżowce powstawały w oparciu o złotą proporcję. Zatem nie tylko sam budynek, ale i okna, i korytarze, i układ każdego z mieszkań spełniał warunki złotych prostokątów, gdyż wtedy takie budowle, takie mieszkania okazują się być dla człowieka najbardziej optymalne. Może zaskoczy nas fakt, że liczbę złotą odnajdziemy także w muzyce. To harmoniki, jeśli chodzi o muzyczne nuty i muzyczne dzieła, wykorzystywane przez sławnych muzyków, ale także instrumenty. Gdy spojrzymy na fortepian, to oktawa również spełnia warunki złotego podziału. Skrzypce także są na nim wzorowane. Spójrzmy na współczesność. Nie zapomnieliśmy o złotej proporcji, gdyż na przykład wymiary znormalizowanego zeszytu pozostają w stosunku równym w przybliżeniu stosunkowi złotego podziału. Również gdy przyjrzymy się kartom kredytowym, które mają przecież znormalizowane wielkości, to są one także stworzone w taki sposób, że ten prostokąt w przybliżeniu przypomina złoty. Człowiek witruwiański stworzony przez Leonarda da Vinci został współcześnie na przykład zauważony, gdy spojrzymy na euro, spośród niektórych z nich można znaleźć człowieka witruwiańskiego. A zatem spójrzmy jeszcze raz na naszą piękną liczbę złotą. 1 plus pierwiastek z 5 przez 2, gdy chcemy być dokładni, gdy chodzi o wartość liczbową. Około 1,618. Czyli około 1,62, gdy chodzi o przybliżenie. I cóż jeszcze o tej liczbie możemy powiedzieć? Że jest to liczba, która podniesiona do kwadratu jest wartością przesuniętą o 1, a zatem fi kwadrat to fi plus 1. Co więcej, jeśli weźmiemy jej odwrotność, to możemy też zapisać równanie w takiej postaci, że jej wartość to 1 plus jej odwrotność. Ciąg Fibonacciego możemy też znaleźć w roślinkach, w zależności roślin, gdy pomyślimy o tym, jak one wzrastają
i jak one będą się na przykład zagnieżdżały, gdy rosną nam kolejne gałęzie. Spójrzmy. Przy wzroście kolejne gałęzie układają się tak, aby pozostałe miały jak najwięcej światła i wody. Zatem z jednej gałęzi wychodzi kolejna. Później z tej kolejnej wychodzą dwie. I znowu rozwijają się w taki sposób, że na następnym poziomie będziemy mieli trzy gałęzie, ale potem to już będzie 5, 8, 13, 21 i wartości te będą gwałtownie rosły w taki sposób, że każda następna powstaje z dwóch poprzednich przez dodanie ich. A zatem zaczynając od wyrazu czwartego, gdyż tak jak mówię, no pierwszy etap jest takim początkiem, zaczynając od wyrazu czwartego, widzimy, że wyraz czwarty to wyraz drugi plus trzeci. Wyraz piąty to wyraz trzeci plus czwarty. Szósty to czwarty plus piąty. I w ten sposób tworzy się takie wartości kolejne liczbowe, które nazywają się, jakie poukładamy sobie po kolei, ciągiem Fibonacciego. Dlaczego ten ciąg jest taki ważny i dlaczego roślinki rosną zgodnie z zasadami określonymi właśnie tutaj w tym ciągu? Gdy przyjrzymy się, jak wygląda stosunek wyrazu następnego do poprzedniego, czyli gdy podzielimy A2 przez A1, potem A3 przez A2 i tak dalej, to możemy zauważyć, że już przy podzieleniu wyrazu 13 do 8, a zatem wyrazu 7, jesteśmy bardzo blisko złotej proporcji. A później im dalej tworzymy te wartości, tym bardziej dokładnie ich stosunek, który tworzymy z wyrazu poprzedniego do następnego, przypomina liczbę złotą. Dziękuję za uwagę. Aby dzisiejszy wykład sprawił, że nie tylko słuchacie, ale też troszkę bawicie się i myślicie, angażując się w piękną matematykę, myślę, że dobrze byłoby zrobić choć dwa zadania. Zatem spróbujmy rozwiązać choć dwa zadania. Pierwsze z nich to Marta ma dwa długopisy, o dwa długopisy mniej od Agaty. Agata ma dwa razy więcej długopisów niż Julia, a Julia ma o trzy długopisy mniej od Marty. Ile długopisów ma Agata? Spróbujcie chwilę zastanowić się nad rozwiązaniem. Ile długopisów ma Marta? Ile ma Agata? Pobawmy się jeszcze chwilę w zadanie, w którym trzy osoby trzech różnych narodowości mieszkają w trzech kolejnych domach po tej samej stronie pewnej ulicy. A zatem mamy trzy domy, w których mieszkają trzy osoby różnych narodowości. Każdy dom ma inny kolor, każda osoba wykonuje inny zawód. Co wiemy? Pierwszy dom zajmuje pisarz. Francuz mieszka w czerwonym domu. Niemiec jest muzykiem. Anglik mieszka w środkowym domu. A czerwony dom
jest położony obok zielonego. Podaj narodowość mieszkańca żółtego domu. Marta ma 4 długopisy, Julia ma 1, a Agata ma 2. W żółtym domu mieszka Niemiec, który jest muzykiem. Dziękuję za uwagę.